Kontrolując no, ważki temat e, profilaktyki narkomanii w szkołach, doszliśmy do takich smutnych wniosków, że od strony formalnej to w zasadzie istnieją na no, poszcz poszczególnych e, szczeblach, czy to władzy e, samorządowej, czy administracji państwowej, czy w szkołach, e, programy profilaktyki. Czyli pozornie można by powiedzieć, że nikt nie ma się tutaj do czego doczepić wszystko z porządku, ale tylko pozornie. Dlatego, że stwierdziliśmy w czasie kontroli, iż generalnie dyrektorzy szkół na no różnym poziomie, począwszy od szkół podstawowych, poprzez gimnazjalne szkoły, poprzez szkoły ogólnokształcące, kończąc na szkołach artystycznych, generalnie nie definiują problemu narkotyków w swoich szkołach. A z naszej kontroli i z badań, jak mówię, popartych ankietami, wynika, że w jednej trzeciej szkół, które skontrolowaliśmy, to były 32 szkoły, aż mówię w jednej trzeciej, były interwencje policji w związku z problemem narkotykowym. Jedna trzecia uczniów przyznaje, że w ich szkole istnieje problem narkotykowy. 28% nauczycieli potwierdza istnienie tego problemu. Dlaczego uważamy, że to jest takie ważne? Dlatego, że jeśli dyrektorzy szkół, a to jest bardzo poważne, niemal decydujące ogniwo w realnej profilaktyce narkomanii, nie definiują problemu jako realnego, to wówczas nie dostosowują programów profilaktycznych do problemu, który rzeczywiście u nich występuje. Nie chciałbym krzywdzić dyrektorów, broń Boże, ale nasuwa się taka wątpliwość, czy my nie uczestniczymy w pewnym nieformalnym rankingu szkół, z którego może wynikać, że moja szkoła jest zdecydowanie lepiej w stosunku do innej, bo u mnie nie ma problemu narkotykowego. W ogóle nie przyjmuję tego sposobu rozumowania. Próba ukrywania problemu, ja rozumiem, że nie mieści się w misji ani dyrektora, ani szkoły, bo jeśli by to było w rzeczywistości, to rzeczywiście byłby to. Bardzo poważny problem. I my mówimy tak, proszę Państwa, proponujemy zweryfikować pogląd. Proponujemy zacząć od tego, żeby najpierw diagnozować w Waszym środowisku lokalnym, w szkole, czy rzecz jest w narkotykach, w dopalaczach, w skali tego problemu. I w zależności od tego problemu, od środowiska, które dotyczy, macie na, do, na podoręciu profesjonalne programy profilaktyczne, sięgnijcie po nie. Podstawowym ustaleniem tej kontroli jest to, że w zasadzie niemal nie korzystano z profesjonalnych programów profilaktycznych, które znajdują się na podorędziu, w tak zwanym banku programów profilaktycznych. Natomiast uciekano się do takich standardowych metod, jak pogadanka, jakaś godzina wychowawcza. To, to nie te czasy i nie te metody, I dlatego stwierdzamy, że. Ponad wszelką wątpliwość należy urealnić programy dotyczące profilaktyki narkomanii w szkołach. Dyrektorzy szkół powinni, i tak to zalecamy we wnioskach pokontrolnych, diagnozować, czy rzeczywiście ten problem istnieje, w jakim zakresie, i dostosować istniejące i stosowane w świecie programy profilaktyczne do realnych zagrożeń.